Panie, wierzymy, że Ty jesteś głową Kościoła, jesteś naszym Panem, naszym Zbawicielem, Panie Jezu. I prosimy Cię, abyś chronił teraz każdego z nas. W czasie, kiedy będziemy dotykać dalej tematów, Panie, związanych z mocami ciemności, oddajemy nasze rodziny, Panie, nasze domy, a nawet nasze zwierzęta, Panie, i nasze życie pod Twoją ochronę, Twojej świętej krwi. I prosimy Cię, abyś nas strzegł. Panie, zabierz wszelką senność, wszelkie rozkojarzenie, wszelkie rozbicie w imieniu Jezusa Chrystusa. I niech nasze umysły staną się, Panie, teraz spięte, trzeźwe i czuwające, abyśmy mogli przyjąć, Panie, prawdę Twojego słowa i obnażyć do końca, Panie, wszelkie dzieła diabelskie, które kryją się pod bałwochwalstwem i okultyzmem. O to się modlimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochani, w tej części chciałbym przejść do biblijnych jakby wskazówek na temat okultyzmu, tego, co Bóg mówi na temat okultyzmu, podać przyczyny, dlaczego my nie powinniśmy jako ludzie wierzący wchodzić w sferę okultyzmu. Będę też to, co będę mówił, starał się od czasu do czasu przepleść prezentacją czy fragmentami prezentacji, bo ta sama prezentacja, ona jest gdzieś na przeszło 2 godziny, a więc nie będę w stanie jej jakby całej pokazać. Natomiast niech ona jakby stanowi takie tło i ilustrację tego, co będziemy mówić. Otwórzmy 3 Księgę Mojżeszową, rozdział 19, werset 31. Kilka fragmentów chciałbym, żebyśmy rozpoczęli czytanie właśnie w tym miejscu, ale kilka fragmentów z Bożego Słowa na temat okultyzmu. Więc 3 Księga Mojżeszowa, rozdział 19, werset 31 powiada: nie będziesz się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Myślę, że ten fragment nie wymaga komentarza. 5 Księga Mojżeszowa z kolei, rozdział 18, od wersetu 9 do wersetu 13 przeczytamy. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim. I może jeszcze werset 14, on powiada: gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił. I jeszcze jeden fragment, 2 Księga Mojżeszowa, myślę, że już się domyślacie jaki, 20 rozdział, 10 przykazań. W 2 Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, czytamy od 1 wersetu takie słowa Pana. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. W tych 3 miejscach Boże Słowo nam jednoznacznie pokazuje, że jaki jest stosunek Boga do okultyzmu. Ma kilka słów poświęconych historii. Kochani, wiemy, że kolebką cywilizacji jest Międzyrzecze, Mezopotamia, pomiędzy Eufratem a Tygrysem. Mówimy o kolebce cywilizacji, bo tam rzeczywiście pojawiła się cywilizacja, w tym naszym rozumieniu dzisiaj cywilizacji, czyli zorganizowane państwo kulturowo,
społecznie, administracyjnie, ale Międzyrzecze to nie tylko kolebka cywilizacji, to niestety też inaczej to miejsce zwane Babilonem czy Babilonią, to jest też miejsce, gdzie zrodził się okultyzm. Więc kolebką cywilizacji, a zarazem kolebką wszelkich praktyk okultystycznych jest Babilonia. I teraz, kiedy Izrael, a wiemy, że w pewnym momencie Asyria i Babilonia panowały również na terenach, które dzisiaj nazywamy Palestyną, a kiedyś Kanaanem, to ludy, które oczywiście były pod wpływem jakby tych starożytnych cywilizacji, również zamieszkując Kanaan, praktykowały okultyzm i praktyki bałwochwalcze. I o nich mówi nam ta właśnie piąta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział od wersetu 9, gdzie Bóg mówi, że narody, które wypędzam przed tobą, czynią te rzeczy. I nie naucz się ich czynić. I je wymienia. I jakie to są rzeczy? Oczywiście tłumaczenie, to nasze tłumaczenie brytyjskie podaje takie pojęcia, jakbyście mogli otworzyć może ten fragment jeszcze, podaje takie pojęcia jak guślacz, wywoływacz duchów, znachor, przeprowadzający swojego syna czy swoją córkę przez ogień. Więc pewne pojęcia, prawda, które są dla nas, czytelników współczesnych, zwłaszcza dla młodzieży, pewnym anachronizmem już. Bo co może powiedzieć nastolatek, kiedy powie mu się o guślarzu? To nie będzie wiedział, o co tu chodzi, jakiż to guślarz. Tak naprawdę to są tylko pojęcia, które brzmią w takiej formie, ale oznaczają dokładnie to samo, co dzisiaj mówimy o okultyzmie. Bo inaczej guślarz to ktoś, kto zamawia. Zamawiaczem jest szeptucha. I już dochodzimy do pewnych współczesnych form, tak? Znachor to jest nikt inny, jak ktoś, kto uzdrawia nie medycyną konwencjonalną, a niekonwencjonalną. I już dochodzimy tutaj do kogoś, kto oferuje nam na przykład leczenie bioprądami. Więc te formy, te praktyki, one po prostu mają dzisiaj inną nazwę, ale one się nie zmieniły. Dlatego, że, kochani, stoją te same siły za nimi. Siły, które, pamiętajcie, demony nie są śmiertelne, to znaczy one nie umierają, tak, razem z nami, czy z ludźmi, nie mają jakiegoś okresu życia, tylko ktoś mnie kiedyś zapytał, czy, pastorze, czy liczba demonów się zwiększa? Nie, ona jest statyczna, bo one zostały stworzone i one istnieją. One zmieniają, że tak powiem, miejsce pobytu, zamieszkania, bo wiemy, że realizują się w ciele generalnie, człowieka lub zwierzęcia. A więc one zmieniają miejsce, ale nie zmieniają swojej liczby. Jeśli one były odpowiedzialne za te praktyki w czasach starożytnych, to dzisiaj również te same demony są odpowiedzialne za te praktyki, które dzisiaj są wyrażone innym językiem. I widzimy wyraźnie, że Bóg mówi w tym miejscu, czy w tych trzech miejscach, że jest to dla Niego obrzydliwość. Moglibyśmy sobie zadać pytanie, dlaczego więc człowiek, a zwłaszcza wierzący, nie powinien wchodzić w praktyki okultystyczne, posiadać przedmioty okultystyczne, symbole okultystyczne? Dlaczego na przykład nie możemy iść do bioenergoterapeuty? Czy dlatego, że ktoś nam nakazuje, bo tak mamy taką zasadę w Kościele, że my do bioenergoterapeutów nie chodzimy i koniec, kropka? Czy może jest jakiś inny powód? Dla mnie tym powodem najważniejszym jest to, co mówi Bóg. A Bóg mówi, że okultyzm jest obrzydliwością. Więc jeżeli coś dla Boga jest obrzydliwością i ja nie mam tego czynić, to ja nie będę tego czynił z powodu miłości do Boga, odpowiedzialności, szacunku i poczucia bezpieczeństwa. Bo czym jeszcze jest okultyzm? Widzicie, kiedy Bóg mówi to do Izraela, nie będziesz czynił tych rzeczy, bo to jest obrzydliwość dla mnie. To czy Bóg mówi dlatego, że powiada tak, wiesz, oni to robią, ale ja się z tym nie zgadzam i nie chcę, żebyś tego robił. To byłoby bardzo płytkie
takie zrozumienie, że Bóg coś czegoś nam zakazuje, bo nie chce, żebyśmy tego robili, bo Bóg jest, bo ma dzisiaj Bóg pewne taki kaprys. Nie róbcie tego, tak? Myślę, że to nie jest powód. Popatrzmy na werset 3, 4 i 5 drugiej Księgi Mojżeszowej, 20 rozdział. Otóż tam jest napisane, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Ale Bóg mówi, nie czyń sobie podobizny. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny czegokolwiek, co jest na niebie, na ziemi, pod ziemią. Gdyż ja, Pan, jestem Bogiem zazdrosnym. Z czego wynika ta zazdrość? Z czego wynika troska Boga o nas? Z czego wynika to, że Bóg nam pewne rzeczy zakazuje? Myślę, że kiedy ludzie w Starym Testamencie czytali te rzeczy albo dowiadywali się bezpośrednio od Mojżesza, co mają robić lub czego nie mają robić, przyjmowali to, bo ufali Bogu, że Bóg wie, co mówi. Ale myślę, że dzisiaj Bóg nam to wyjaśnia również przez nauczanie Nowego Testamentu. I nauczanie Nowego Testamentu, a zwłaszcza apostoł Paweł, bardzo pięknie pokazuje, czym tak naprawdę jest kontakt z okultyzmem. A jak powiedziałem, okultyzm to jest również grzech idolatrii, czyli bałwochwalstwa. Czyli okultyzm występuje jako bunt przeciwko Bogu. Okultyzm jest buntem przeciwko Bogu, ponieważ okultyzm zaburza relacje pomiędzy człowiekiem a stwórcą, pomiędzy stwórcą a człowiekiem. Jest to zamyślony plan szatana, żeby poprzez okultyzm zniszczyć relacje między Bogiem a ludźmi. Tą, którą Jezus Chrystus 2000 lat temu przyniósł i wprowadził w życie poprzez swoją ofiarę na krzyżu, prawda? Okultyzm burzy tą relację między Bogiem a ludźmi, bo wchodzi pomiędzy jako grzech, idolatrii i jednocześnie jako kontakt z demonami. Więc bałwochwalstwo, które jest tożsame moim zdaniem z okultyzmem, musimy rozpatrzyć w świetle nauczania Nowego Testamentu. Otwórzmy wobec tego pierwszy list, 10 rozdział. I otóż musimy spojrzeć od wersetu 19. Pierwszy list do Koryntian. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Najpierw to zdanie. Wiecie, zauważyłem, że czasami chrześcijanie czytają ten fragment i tak, on tak jak taki przeciąg, jak ten halny u was, tak siu. Przeczytają go i nie zatrzymają się nad nim, bo on jest trudny. On jest w tym tłumaczeniu dosyć ciężko przetłumaczony. Paweł zadaje pytanie, bo co robili Koryntianie? Koryntianie, niektórzy chodzili gdzie? Do jatek, w których sprzedawane było mięso ofiarowane bożkom greckim. Gdzieś tam. Potem oni to kupowali gdzieś tam w tych jatkach. I Paweł dowiaduje się o tym, mówi Koryntianie, nie róbcie tego, bo co ja chcę wam powiedzieć? Chcę wam powiedzieć, zadaję wam pytanie. Komu to mięso jest ofiarowane? Bałwanom? Co znaczy słowo bałwan? Słowo bałwan znaczy... Co znaczy słowo bałwan? Nie, żaden bożek. Bo słowo bałwan nie znaczy bożek. Z czego jest bałwan? Ze śniegu. Jak do kogoś mówimy, ty bałwanie, nie mówcie tak, ale jak ludzie mówią nieraz do siebie, ty bałwanie, tak? To co wtedy się dzieje? To jakie mamy o nim pojęcie? Niemcy to mówią, to jest das ist nite. A nite to jest takie nic. Zero. Bałwan to jest nic. Bo bałwan nas zrobi ze śniegu, przyjdzie plus i stopnieje. Nie ma go. A więc Paweł mówi tak. Ej, czy ja wam kiedyś powiedziałem, że to mięso, które ofiarują tym bożkom, to ofiarują takiemu czemuś, co jest niczym? Albo że to mięso jest czymś więcej?
Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Czy ja wam to powiedziałem? Że może trochę więcej niż bałwan, to nic, ale tylko taki bożek? Czy ja wam kiedyś mówiłem, że to jest nieszkodliwe, mówi Paweł? Czy ja wam powiedziałem, że możecie to robić? Tak by trzeba było w tym kontekście ten fragment Słowa Bożego wyjaśniać. I Paweł mówi stanowcze, nie! Chcę powiedzieć i bardzo wyraźnie i stanowczo, że to, co składają w ofierze, to nie składają takiemu bałwanowi ze śniegu, który zaraz stopnieje, tylko składają demonom. Widzicie ten fragment? Ofiarują demonom, a nie Bogu. Czy ja wam powiedziałem, że ten bożek jest czymś więcej, czyli że jest Bogiem i możemy mu składać ofiarę? Nie. Chcę wam powiedzieć, że składają to mięso w ofierze demonom. Ja zaś nie chcę, żebyście mieli społeczność z demonami, to mówi Paweł. Nie możecie pić z kielicha pańskiego i z kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Zatrzymajmy się. W świetle tego, co mówimy, to jest bardzo kluczowy fragment. Bo tutaj on nam pokazuje, co tak naprawdę stoi za tym wszystkim, o czym mówimy. Więc kiedy Bóg mówi w drugiej księdze Mojżeszowej, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, ja Pan jestem Bogiem zazdrosnym, przepraszam, ale ja was kocham. I jeżeli będziecie mieli kontakt z innymi bogami, to tak naprawdę nie będziecie mieli kontaktu z bogami, bo bogów nie ma. Jest jeden Bóg. Będziecie mieli kontakt z demonami, a wtedy wasze życie będzie zagrożone. A ja nie chcę, żeby wasze życie było zagrożone. Dlatego chcę, żebyście mieli tego świadomość i żebyście tego nie popełniali. W tym widać miłość Bożą. To jest wyrażone ostro. Bóg czasami mówi jednoznacznie. W Starym Testamencie Bóg nie jawi nam się jako taki miłosierny tato, którego widzimy w Nowym Testamencie, ale to jest dalej ten sam Bóg. Ten sam tato. Tutaj na kartach Starego Testamentu mówi jednoznacznie, jestem zazdrosny, bo moja miłość jest zazdrosna o ciebie. Miłość, która ciebie ratuje. Rozumiecie to? Więc kochani, Bóg mówi nam bardzo wyraźnie, że za bałwochwalstwem stoją demony, za okultyzmem stoją demony. I kontakt z demonami, jeszcze jedno, Paweł powiada, czy my jesteśmy mocniejsi od Boga, chcemy Go pobudzać do gniewu. Kontakt z okultyzmem pobudza Boga do gniewu, dlatego że Bóg postawił granicę, zakreślił je i powiedział, jeżeli je przekroczycie, to przyjdą na was skutki przekleństwa, które wypowiedziałem, a Bóg raz wypowiedzianego słowa drugi raz nie cofa. W związku z tym Bóg postawił granicę. Kocha nas, chroni nas i w Jezusie Chrystusie dał nam wszystkie, że tak powiem, możliwe narzędzia do tego, abyśmy byli wolnymi ludźmi, tak? Ale nie chcę, żebyśmy teraz z powrotem wracali pewne rzeczy. Jeżeli na przykład są ludzie, którzy mówią, że są wierzący, a zaczynają na nowo interesować się okultyzmem. Tak więc, kochani, okultyzm to jest kontakt z demonami. Ale jest też buntem przeciwko Bogu i buntem przeciwko Słowu Bożemu. Jest wiele miejsc w Biblii, ja może kilka podam, może ze Starego Testamentu najpierw. Zobaczmy, 3 Mojżeszowa, 20 rozdział, werset 6. Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. 27 werset tej samej księgi, tego samego rozdziału. A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć.
ukamienują ich, krew ich spadnie na nich. No dzięki Bogu my dzisiaj tego prawa nie musimy stosować, nie musimy nikogo kamienować, nikt nie poniesie śmierci, bo Jezus Chrystus na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie, więc my przychodzimy do Chrystusa, który jest przełamaniem przekleństwa w naszym życiu. Jeżeli ono działa, to w mocy Chrystusa, w mocy Ducha Świętego i przez Jego imię i w Jego autorytecie, kiedy my się wyrzekamy, Bóg nam przebacza i zostaje przekleństwo złamane. Amen? Halleluja. Powiedzcie halleluja. Halleluja. Natomiast w Starym Testamencie ludzie byli za to kamienowani. Księga Izajasza, rozdział 8, werset 19. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? Księga Jeremiasza, rozdział 27, werset 9 i 10. Wy więc nie słuchajcie waszych proroków, ani waszych wierzbiarzy, ani waszych marzycieli, ani waszych wieszczków, ani waszych czarowników, którzy mówią wam, nie będziecie służyli królowi babilońskiemu. Gdyż prorokują wam kłamliwie, aby was oddalić od waszej ziemi, bym ja was odrzucił i zginęlibyście. Więc widzimy, nawet te fragmenty już nie wymagają dzisiaj w tym momencie jakiegoś wyjaśniania. One są bardzo czytelne i jasne dla nas, prawda? Kochani, chciałbym zilustrować teraz to, co mówię na przykładzie rodzimowierstwa. To są współczesne zdjęcia spotkań druidów w Stonehenge w Anglii. Jak widzicie, to nie jest jakaś inscenizacja, to nie są żarty. Oni rzeczywiście się spotykają, to są autentyczni druidzi, którzy uprawiają magię, uprawiają czary, a wiemy też, że druidzi w czasach celtyckich między innymi składali ofiary z ludzi. No dzisiaj nie składają ofiar z ludzi oficjalnie, ale zagwarantować tego nie możemy. Tutaj oczywiście to są kartki, które można nabyć i wysyłać na święto Halloween. Happy Samhain. Samhain, święto Boga Słońca, tak? Dobrze, teraz parę słów na temat, co się dzieje na naszym podwórku. Właśnie jak już mówiłem odnośnie tego, co czytaliśmy. Piąta Mojżeszowa, jeszcze raz, 9 werset, rozdział 18, mówi tak. Nie naucz się tedy czynić obrzydliwości, które czynią te narody, które ja wypędzam przed tobą. Mniej więcej tak. Nie naucz się czynić. Dzisiaj żyjemy w dobie, to jest bardzo ciekawe, bo obok okultyzmu niesamowicie rozwija się tak zwane w Polsce rodzimowierstwo. Wiecie, co to jest? To jest powrót do wierzeń przedchrześcijańskich w Polsce. Kiedyby ktoś zapytał jeszcze 15 lat temu, czy jest możliwe, żeby się odrodziła religia Słowian, to powiedzielibyśmy tak, na marginesie życia, gdzieś tam, okres międzywojenny, taki był człowiek o nazwisku Staniuk, Zadruga, jakieś gdzieś tam pokłosie było, że ktoś tam, pojedyncze osoby wierzyły w światowida i innych bogów. Wiecie, ile dzisiaj jest już według statystyk czcicieli rodzimej wiary? Przeszło 10 tysięcy. Polski Kościół Słowian ma przeszło 10 tysięcy. I to się rozwija w błyskawicznym tempie. Jest, ja nie, mogę teraz pomylić się o jeden lub dwa związki wyznaniowe, ale powinno gdzieś według najnowszych statystyk, które czytałem pół roku temu, jak mówię, mogę się pomylić, bo może to się zwiększyło już, było zarejestrowanych 7 związków wyznaniowych oficjalnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako pełnoprawnych związków wyznaniowych w Polsce, nawiązujących czy w ideologii mających wiarę w bogów Słowian. Okultyzm również i w tej dziedzinie jest wokół nas. Czy ktoś się z was spotkał z bractwami rycerskimi? A czy słyszeliście w ogóle o czymś takim?
Zobaczcie, więc to też nie jest jeszcze tak bardzo znane. Wielu ludzi po prostu przyjdzie moment, kiedy się za chwilę obudzimy i powiemy, wow, co to jest? A to już rzeczywiście wkracza takimi dużymi krokami. Chciałbym, żebyśmy otworzyli może jeszcze sobie jedno miejsce w Biblii. Zobaczmy, jaki jest koniec. Objawienie Jana, werset 8, rozdział 21. Jak Bóg ustosunkowuje się do bałwochwalstwa i do okultyzmu w samym końcu, jak gdyby dziejów ludzkości, można by powiedzieć. Czyli dziejów tego, co dzisiaj nazywamy ogólnie światem, tak, życiem i tego, co się wydarzy na sądzie ostatecznym. Otóż objawienie Jana nam mówi tak. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. A więc widzimy, że Bóg osądzi te rzeczy w konsekwencji i wszyscy ci, którzy to czynią, będą musieli ponieść konsekwencje. Będą po prostu wrzuceni do Gehenny, do tego drugiego jeziora, do tej drugiej śmierci, to jest to jezioro płonące ogniem i siarką. Więc okultyzm jest pogwałceniem również pogwałceniem pierwszego przykazania, które mówi, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, ale jest to również alternatywa duchowa i dzisiaj to widzimy, dlaczego ludzie wchodzą w okultyzm. Dlatego, że szukają alternatywy duchowej. I tutaj moim zdaniem potrzebna jest naprawdę taka modlitewno-ewangelizacyjno-uświadamiająca akcja Kościoła. Kościół powinien zacząć mówić o tych rzeczach i powinien głosić Chrystusa. Bo Biblia mówi, apostoł Paweł powiada, że mowa o krzyżu jest mocą Bożą dla każdego, kto w to wierzy, dla każdego wierzącego. Amen? A więc dzisiaj powinniśmy się przeciwstawić okultyzmowi nie na poziomie racjonalnym tylko, argumentując, że to jest złe, ale również podjąć wszelki wysiłek, aby ludzie poznali Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, bo to jest najwłaściwsza droga. Zgodzicie się ze mną? Amen. 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 Po czwarte, musimy o tym pamiętać, że Bóg ma nieporównywalnie większą moc niż okultyzm, niż demony, niż szatan. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Amen? A więc powinniśmy z tego skorzystać. I również Biblia nam mówi, iż my jesteśmy istotami duchowymi. A więc powinniśmy rozróżniać, sprawdzać, szacować, wartościować wszystko, co jest duchowe. Nie powinniśmy wszystkiego przyjmować tak, jak nam podają. Film, który został nagrany w Stanach Zjednoczonych, a można go w internecie na YouTube obejrzeć, polecam, żebyście go obejrzeli, jak wasze dzieci idą do szkoły i nie macie argumentów dla nauczycieli, którzy z głupoty, tak, robią to, bo myślą, że to jest okej, to polećcie im obejrzeć ten film. I wtedy, jak obejrzą ten film i nadal będą twierdzić, że chcą to święto świętować, to Halloween, no to wtedy powiecie, że oni mogą, ale jak chcą, ale wasze dzieci nie. Oczywiście spójrzcie, pentagram jako amulet. Jak widzimy, to są rzeczy, które są dosyć trudne, ale one są wokół nas, kochani, dzisiaj.